Zapisz słownie 6.3.1.5. Specjalnie nie czytam na głos tego ułamka dziesiętnego, ponieważ od razu zdradziłabym odpowiedź. Zapiszę tę liczbę jeszcze raz różnymi kolorami, żeby łatwiej nam było odczytywać. 6.3.1.5. Jak odczytać na głos ten ułamek dziesiętny? Tutaj mamy całości, to jest liczba 63. Zapiszę. To potrafimy odczytać, to jest 63. 63. 63. Następnie mamy przecinek, czyli i teraz będę miała część ułamkową. Tutaj jest miejsce części dziesiątych. Tutaj miejsce części setnych. To jest inaczej 15 setnych. 15 setnych zapiszę. To będzie, to jest 63 i 15 setnych. Jeśli byś się uparł, to również możesz to zapisać jako 63 i, zaraz powiem co, tylko skopiuję. Tutaj powiedziałam, że jedynka jest na miejscu części dziesiątych, czyli to jest 1/10, czyli to jest 63 i 1/10 i tu mam 5 setnych, bo piątka jest na miejscu części setnych i 5 setnych. Czyli tutaj mam 1/10, a tutaj mam 5 setnych. Ale tak naprawdę, jeśli dodasz te dwie liczby, to otrzymasz to, co powyżej. Ponieważ 1/10 dodać 5 setnych to jest równe ile? Żeby dodać te liczby, musimy mieć te same mianowniki. Czyli 1/10 chcę rozszerzyć do ułamka o mianowniku 100. Mogę po prostu pomnożyć przez 10 licznik i mianownik. Licznik i mianownik pomnożyłam przez 10. Mam ułamek 10 setnych, dodać 15 setnych. 10 setnych dodać 5 setnych to będzie równe 15 setnych, czyli dokładnie to, co napisałam powyżej. 15 setnych. Tak się zazwyczaj nie mówi, jak w tym drugim przypadku, ale błędu tutaj nie ma. Jednak pamiętaj, ten ułamek będziesz czytał w ten sposób. To jest 63 i 15 setnych.